Witajcie olbrzymy z Nowego Jorku! Przychodzicie w samą porę! Właśnie przygotowujemy bankiet! Marchewki, grzybki, ananasy, cebulę, a na deser tort z melona! Ale nic z tego nie mamy. Dlatego poprosimy o pomoc moje wierne lemury. Nasz problem z przygotowaniem bankietu polega na tym, że kiedy fosy zaatakowały, straciliśmy wszystkie zapasy. Jak zwykle problemy. To dopiero szykuje się bankiet bez jedzenia. Moglibyście zająć się zaopatrzeniem. To brzmi groźnie. No może zamiast tego nazbieracie nam owoców i warzyw? O, to już lepiej. No to umowa stoi. Używaj totemów, by zmieniać członków drużyny. Każdy z nich ma inne specjalne zdolności. O, jeszcze jedno! Gdybyście nie wiedzieli, gdzie zacząć poszukiwania, zgłoście się do mnie! Spróbuję wam jakoś pomóc! Twoja kolej, Melman. Wybij ich w pień. Gloria, powiedz proszę, skąd tobie tyle agresji? Zaraz za polem z marchewkami znajduje się wielka jaskinia pełna pysznych grzybków. Lemury wprost uwielbiają grzyby, więc proszę przynieście trochę. Miejsce jest zaniedbane, tak jakby nikt nigdy nie sprzątał. Przyszedłeś i masz opanowany cios głową. Bardzo mi się tu przydasz. Już się boję. Wstrętne karaluchy chcą nam zabrać cały zapas orzechów, a bez nich nie możemy przygotować orzechowych pyszności. Chciałbym się ich pozbyć, ale jestem taki mały. Och, te szkodniki tak mnie denerwują, że mógłbym zgnieść je z całej siły i krzyczeć! Niech Alex ci pomoże. Pozostali giganci z Nowego Jorku straszyli karaluchy, a one potem zawsze wracały. Ale ty możesz pomóc. Karaluchy się ciebie nie boją, bo ty się ich boisz. Ale gdybyś zebrał trochę odwagi, mógłbyś poczekać, aż wyjdą i zaatakować je ciosem głową. I ja! Ale masz rację, ja się ich boję. Posłuchaj, stań obok tego kopca przy drzewie orzechowym. To będzie taka twoja bariera ochronna. Tak, dokładnie. A potem walnij karaluchy głową, jak tylko się pojawią. Ha! To zadziała! To obrzydliwe. Ej, chyba chcesz spróbować trochę orzechowych pyszności, co? Są naprawdę smakowite. No dobra, zrobię to. Nogi. Aj, nogi. Nogi. Nogi.
metek! O, masz! Od tego stawia w miejscu zaczynam już gadać głupoty. Gloria! Trzeba było mnie widzieć w akcji! Tak! Normalnie jesteś królem całej dżungli! W ogrodzie rosną przepyszne marchewki, dobra? Tylko że paskudne krety podkopują się i niszczą warzywa, zanim te dojrzeją. Musisz zdzielić kreta, jak tylko wyjdzie na powierzchnię, dobra? Dam sobie z tym radę. Super! Pokaż, kto tu rządzi i będziesz mogła zebrać owoce, to znaczy warzywa swojej pracy. Jesteś gotowa? Mam nadzieję, bo on jest! Powodzenia, Gloria! Liczymy się. Zapłacisz mi za to. To nie koniec mojej działalności. Pokazałaś mu, kto tu rządzi, Gloria. Oto twoja nagroda. Bestie. Bestia wyzwolona! Chciałbym zwrócić teraz twoją uwagę na grzyby, które tam widzisz. Istny delikates, a smak wart grzechu! Oczywiście wiadomo, że to bardzo rzadki gatunek i rośnie tylko w specjalnych warunkach. Musisz powtórzyć ciąg kolorów, żeby grzyb wyrósł. Powtórzyć? Musisz powtórzyć kolorki grzybków, żeby pięknie wyrosły. Nie o to mi chodziło. Znaczy, ta gra wydaje się znajoma. Zapewniam cię, że to nie jest żadna gra, przyjacielu. To jest sztuka. Dobra, do dzieła! Niestety musisz zrobić to sam. Takie jest życie, Alex. Chętnie bym pomógł, ale to wbrew zasadom. Thank you.
Tak, trzymaj, musisz być skoncentrowany. Nie, to nie chodzi o to. Spróbuj jeszcze raz. Chciałbym zwrócić teraz twoją uwagę. Powtórz układ kolorów. Chętnie bym pomógł, ale to wbrew zasadom. Tak, trzymaj, musisz być skoncentrowany. Przepraszam, że nie mogę ci w tym pomóc, ale musisz zrobić to sam. Niestety musisz zrobić to sam. Takie jest życie, Alex. Udało się! Teraz wystarczy tylko zebrać plony. Powtórz układ kolorów. Coś wyleciało ci z głowy. Właściwy dźwięk, rzecz jasna. Jeszcze raz. Że to nie zoo. Zoo by nas nakarmili. Występować bez publiczności. Och, witam cię z powrotem, mój ogromny przyjacielu. Tak miło cię widzieć. Niestety nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo gdzieś zapodziałam moje okulary. Byłbyś tak dobry i zaprowadził mnie do kwiatów? Chciałabym zebrać pyłek. Ciebie również miło widzieć. Pomogę ci z miłą chęcią. Wiedziałam, że pomożesz. Jesteś takim porządnym lwem. Muszę odwiedzać kwiatki w ściśle określonej kolejności, żeby zebrać dużo pyłku, więc musisz być bardzo ostrożny. Nie możemy sobie pozwolić na najmniejszy nawet błąd. Najpierw musimy odnaleźć karmazynowy kwiat. Rośnie niedaleko. Następnie.
następny kwiat jest calutki niebieski. A teraz idziemy do zielonego. A gdzie jest barwinek? Muszę dostać się do barwinka. Wiesz, jak wygląda ten kwiat? Jest jasno-fioletowy. A teraz do morskiej zieleni. Przypomina poprzedni kwiat, tylko że jest zielony. Zostało jeszcze tylko kilka. Następny kwiat jest szary. Teraz znajdź czarny kwiat. Jest czarny jak węgiel. Nie poszło nam najlepiej. Może spróbujemy od początku? Och, znajdź kwiat. Następny kwiat jest calutki niebieski. A teraz idziemy do zielonego. A gdzie jest barwinek? Muszę dostać się do barwinka. A teraz do morskiej zieleni. Przypomina poprzedni kwiat, tylko że jest zielony. Zostało jeszcze tylko kilka. Następny kwiat jest szary. Teraz znajdź czarny kwiat. Jest czarny jak węgiel. Udało się! Po prostu wspaniale! W tej grocie dojrzewają cebulki. Zbierz je szybko, zanim pająki je zjedzą. Pająki? Będzie trzeba dużo cebulek, żeby przygotować niesamowite, cebulowe, podniebne szaleństwo. Czyli muszę... Nie paplaj, tyle sezon na cebulki nie trwa w nieskończoność. Potrzebne cebulki na niesamowite, cebulowe, podniebne szaleństwo! Teraz mamy żarcia na całe dni! Pyszności! 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 Coś za bardzo się cieszą! Thank you.
Na jednym z pagórków przy polu melonowym czeka pewna bardzo dumna żaba, która chce wyzwać Martiego na pojedynek na skoki. Jeśli Marty wygra, dostaniemy pyszne żabie owoce. Podlizać? Co, Marty? Czy ty ćwiczysz jogę? Usiłuję podnieść ten owoc i... O, me serce bije coraz szybciej. Słucham? Jestem Wilbur, a ty jesteś najpiękniejszą istotą, jaka stąpa po ziemi. Będziesz moja. Och, litości. W ten sposób to możesz poderwać co najwyżej owoc, a i tak ci nie idzie. No ja, no ten, tego, wiesz... Nie mogę teraz dźwigać ciężkich przedmiotów, bo uszkodziłem sobie dziś rano kolano, wykonując bardzo trudną pracę. Wiesz, a może pomożesz mi porozbijać te melony? Wtedy mógłbym zrobić mój słynny melonowy tort. Co z tego będę mieć? No, mogę zrobić też dla ciebie i będziesz mogła zanieść tort na bankiet. Zgoda. Dobra, świetnie. Trzeba rozbijać melony bardzo szybko. Tak szybko, jak się da. Inaczej się zepsują. A tort z zepsutych melonów nie jest smaczny. Możesz trochę szybciej? To jest to. To jest to. Co za ciebucha. Udało ci się. Twe ruchy to czysta poezja. Już nie mogę się doczekać kolejnej randki. Kolejnej randki? Wilbur! Tak, ale teraz muszę się zająć melonowym tortem. Do zobaczenia! Najwyższa pora, żeby rozruszać kopyta. Thank you.
kuracja płotna albo co? Skaczę na chwilę. Kiedy będziesz zjeżdżać na błocie, spróbuj zebrać owoce. Więc chcesz wziąć udział w zawodach w skokach? Myślisz, że skoczysz dalej niż ja? Nic nie wiem o żadnych zawodach. W ogóle pierwszy raz cię widzę. Ale skoro już o tym mówimy, to tak, bez wysiłku skoczę dalej od ciebie. No to co ty na to, żeby sprawdzić to w małych zawodach, he? Jeśli rzeczywiście dasz radę skoczyć dalej ode mnie, dam ci żabie owoce. Całkiem przyjemny prezent. Ale jeśli przegrasz, wyślę w twym kierunku parę słów mających na celu upokorzenie twojej osoby. Brzmi całkiem uczciwie. Zobaczymy, co potrafisz. No, może cię nie doceniłem, zebro. Masz talent, dobra, przyznaję, ale to był dopiero pierwszy skok. Zobaczymy, jak poradzisz sobie w następnym. Ci coś nie wyszło. Skok. Wróciłeś spróbować jeszcze raz, prawda? Ja jestem najlepszym skoczkiem w okolicy, więc nie masz co liczyć na lepszy wynik niż ostatnio. No, może cię nie doceniłem, zebro. Zdradzę ci małą tajemnicę, przyjacielu. Jeszcze nie widziałeś mojego najlepszego skoku. Póki co dawałem ci fory. Ale teraz oficjalnie koniec z tym. Najwyraźniej szczęście ci już tak nie sprzyja. Próbuj dalej, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy dasz radę. Wróciłeś z prób... Przeskocz żabę! No. Zdradzę ci... No. Wygląda na to, że cię nie doceniłem, przyjacielu. Masz całkiem silne nogi. Aha, zasługujesz na kilka żabich owoców. Zaraz ci je wręczę. Zaczynamy imprezę! Oj, nie mam dziś siły na zabawę.
mewy! Podobno roznoszą zarazki. Błoto, znowu błoto! Litości! Aleks, tu jest na pewno cała masa groźnych zarazków. Ta. I wszystkie tylko czyhają na biednego, bezbronnego Melmana. Że wszystko to muszę robić sam. Nie wiem, co jeszcze. Mam wielką ochotę na soczystego ananasa. Myślę, że znajdziecie kilka wiszących na pobliskim drzewie. Mam nadzieję, że potraficie wysoko skakać. Życzę powodzenia, Melman! O, przez to wszystko tylko się stresuję. Stary! Źle wpłynie. A, tu jest prawdziwa dżungla. Jej, Mel. No ja rozumiem, że Marty może się bać, ale ty? Dziękuję wam olbrzymy z Nowego Jorku za znalezienie wszystkich jakże niezbędnych potrzebnych składników do urządzenia bankietu, na który jesteście oczywiście zaproszeni. W zamian za waszą pomoc chcielibyśmy dać wam wróć do dżungli! Panie, nie mamy drzwi do dżungli, a tym bardziej klucza. No to co im damy? To jest bankiet, daj im jeść! O, no racja! Tak, ten klucz do dżungli to stary rupiec, no na co wam się wyprzydał? Zmieniam zdanie, w zamian pragnę wam dać dużo, dużo jedzenia na bankiecie! A ja myślałem, że dostaniemy... Wielkie dzięki! Tak, dzięki!